Witam, moi drodzy, na kolejnej lekcji, gdzie przedstawimy sobie takie cztery struktury: excuse me, I'm sorry, pardon albo pardon me. Te struktury stosujemy nie tylko do przeprosin, takich stricte przeprosin, że na przykład zrobiliśmy komu krzywdę, ale w przeróżnych sytuacjach. Natomiast przykłady różnych form na stricte przeprosiny robiliśmy w innym filmiku, do którego link macie wyżej. I teraz, są sytuacje, gdzie pasują wszystkie trzy zwroty, bo jeszcze mamy różnicę między co powie Amerykanin, co powie Brytyjczyk i tak dalej. Jeśli chodzi o rejestr językowy, czyli który z nich jest najbardziej formalny, a który najmniej, no to można by powiedzieć, że pardon me jest jakby najbardziej, excuse me gdzieś po środku, a sorry jest najbardziej nieformalne, czyli taki język codzienny. Ale jakby było I'm sorry, to już by było wyżej w tej hierarchii. I punkt pierwszy. Jeśli autentycznie przepraszamy za coś, co zrobiliśmy złego, wyrządziliśmy krzywdę, jest nam żal i przykro, czujemy się z czymś źle, mówimy tylko I'm sorry. I'm sorry, I didn't mean to hurt you. Przepraszam, nie miałem zamiaru cię skrzywdzić fizycznie czy też psychicznie. I'm sorry, did I step on your foot? Przepraszam, czy stanąłem na twojej stopie, poczułem, że sprawiłem komuś dosłowny fizyczny ból. I'm really sorry, Ashley. I've broken one of your glasses. Jest mi bardzo przykro, Ashley. Rozbiłem jedną z twoich szklanek lub kieliszków. A teraz będziemy przepraszać za pomocą excuse me. Teraz jaka jest różnica między I'm sorry, to co było przed chwilą? Tam zrobiliśmy krzywdę komuś autentyczną, a tu zrobiliśmy coś wstydliwego albo odbiegającego od normy dobrego zachowania. Lub dopiero zrobimy. I przykład. Excuse me, I didn't know anyone was here. Na przykład. Puściliśmy wiatry. Odbiło nam się. Czyli przepraszamy za to naruszenie norm dobrego zachowania. I teraz uwaga. Zamiast excuse me, Brytyjczyk bardzo często powie pardon me. Pardon me, nie pardon. Bo samo pardon też użyje, ale jak nie dosłyszy. Czyli jak się na przykład nam odbije wśród ludzi, mówimy albo excuse me, albo pardon me. Wstajemy od stołu, czyli jeszcze wszyscy siedzą, czyli w pewnym sensie złamiemy tą zasadę dobrego wychowania. Więc też mówimy excuse me, a nie I'm sorry. Excuse me, I need to make a telephone call. Przepraszam, muszę zadzwonić. Jesteśmy w parku, nasz pies obwąchał kogoś. Nie możemy powiedzieć I'm sorry, bo przecież tu nie ma żadnej krzywdy. Tu mówimy excuse me. Czy też na przykład zakaszleliśmy, czy my kaszlem zrobiliśmy komuś krzywdę? Nie. Excuse me, przepraszam. Kolejna sytuacja, sytuacja trzecia. Chcemy zwrócić czyjąś uwagę, zaczepiamy kogoś na ulicy. Tylko excuse me, choć zdarza się pardon me w brytyjskim. Excuse me, what time is it? Przepraszam, która godzina? Sytuacja czwarta. Chcemy przecisnąć się w tłumie. Tylko i wyłącznie excuse me. Excuse me, can I get past? Przepraszam, mogę przejść? Excuse me, can I squeeze past? Przepraszam, czy wcisnę się gdzieś tutaj? Excuse me, can I get my bag? Przepraszam, czy mogę sięgnąć po moją torbę, bo ktoś ją na przykład zasłania. Kolejna sytuacja. Kulturalnie zaznaczamy, że nie zgadzamy się z kimś, z czymś. Używamy wtedy excuse me lub I'm sorry. Excuse me, I don't think we should do it. Lub I'm sorry, I don't think we should do it. Czyli nie zgadzam się z pomysłem, żeby coś zrobić, bo ktoś zasugerował. Excuse me, but what you're saying doesn't make any sense. Czyli przepraszam, ale to, co mówisz, nie ma żadnego sensu. Kulturalnie zaznaczamy. Sytuacja szósta. Nie usłyszeliśmy czegoś, co ktoś powiedział. I teraz Brytyjczycy bardzo często mówią pardon lub sorry. Natomiast Amerykanie tylko i wyłącznie excuse me, ewentualnie pardon me. A jak pamiętamy, pardon me, przed chwilą mówiliśmy, że Anglicy używali, jak sobie na przykład odbili przy stole. Czyli what time is it? Pardon? Czyli ktoś pytał, która godzina? Ja nie usłyszałem. Pardon albo sorry w brytyjskim. Natomiast w amerykańskim excuse me, ewentualnie pardon me. Brytyjczyk by powiedział samo pardon. I asked what time it is, czyli ta druga osoba powtarzam.
I siódma sytuacja. Przekazujemy komuś przykrą wiadomość tylko i wyłącznie I'm sorry. I'm sorry, no more tickets left. Czyli przykro mi, nie zostało już żadnych biletów. A dosłownie żadnych biletów pozostawionych, bo my tu mamy trzecią formę od leave, left, left. Wyjeżdżać, opuszczać, zostawiać. Czyli tu mamy zostawiać. A w trzeciej formie, dlaczego akurat trzecia forma? Bo mamy imiesłów bierny zostawiony. Ny na ne, ty ta te. Żadnych biletów pozostawionych. O imiesłowach biernych mówiliśmy w innym filmiku. Link do tego filmiku macie na końcu tego filmiku. I'm sorry, his mom is dead. Przykro mi, jego mama nie żyje. Czyli przykra wiadomość. Ósma sytuacja, odmawiamy komuś czegoś. Tylko i wyłącznie I'm sorry. Are you coming to dinner? Sorry, I can't make it. Czyli odmówimy komuś zaproszenia. Przychodzisz na obiad? Przepraszam, nie dam rady. I podsumowując tą naszą dzisiejszą lekcję, czyli pamiętajmy, że I'm sorry mówimy, jak coś autentycznie zrobiliśmy złego, mamy wyrzuty sumienia, czujemy żal, mamy poczucie krzywdy. W innym przypadku przepraszamy przez excuse me. I jeszcze uważamy na pardon. Jeżeli nie dosłyszymy, Brytyjczyk pardon, Amerykanin pardon me. Jeśli nam się odbiło przy stole, Brytyjczyk pardon me, Amerykanin excuse me.